No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Cities Skylines, w szóstym już odcinku tutaj z tej serii. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi tutaj pod tymi odcinkami, które do tej pory zamieściłem. Ten szósty odcinek nagrywam w momencie, kiedy są opublikowane już cztery odcinki z tej serii. No i tutaj może odczytam kilka podpowiedzi, czy nadmienię kilka podpowiedzi. Na przykład Tomek Łukowski: buduj w nowym sektorze nowe miasto, metropolię z osobną elektrownią, autostrady i metro. No i tutaj już zacząłem budowę w tym nowym sektorze właśnie w piątym odcinku, jak może zauważyliście. No i tutaj nową elektrownię, no to mamy te wiatraki, które można powiedzieć, że robią tak trochę za tą nową elektrownię. No i myślę, że dzisiaj dalej będziemy w tym sektorze tutaj bardziej go właśnie zagospodarowywać. No metro, no to myślę, że też myślę o tym, ale najpierw chyba zrobimy autobusy, mi się wydaje. Bo jeszcze nie mam nawet autobusów tutaj, w tym mieście. Historyk24 napisał: postaw zakład opieki nad dziećmi, Centrum Zdrowia Dziecka. Ja to mam postawione, wiecie? Tylko właśnie też pytanie do was, czy ja tego... O, widzicie? Tutaj jest Centrum Zdrowia Dziecka. Tylko tutaj, nie? Tylko pytanie jest, czy ja więcej potrzebuję takich Centrów Zdrowia Dziecka, czy jednostycznie. W sumie nie wiem właśnie, ile tego powinniśmy mieć. Osoby korzystające z opieki 12, odwiedzający 12. Normalnie funkcjonuje. To się mieści w zdrowiu. Generalnie ja, widzicie, ocenę zdrowia 77. Generalnie to dość dobrze wygląda u mnie. Raczej z tą opieką zdrowotną póki co. Ale oczywiście będziemy stawiać w miarę możliwości te zakłady opieki. No i Ksejan tutaj bardzo dobre porady mi daje odnośnie budowy dróg głównie. Za co bardzo też dziękuję i proszę o więcej takich porad. Dobra, zobaczmy sobie, jak... głównie z tego, co pamiętam, tam na przykład pisał Ksejan, żeby skrzyżowań za dużo nie robić. No powiem szczerze, ja już też do tego doszedłem, że tutaj w tej wersji, przynajmniej w którą gram, nie jest to zbyt korzystne, żeby było dużo skrzyżowań. A najgorsze to w ogóle są światła, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie jest problem, na przykład ta ulica się kurkuje, bo tutaj jest trochę tych świateł, no. Ale no trudno, no już tak to postawiliśmy na razie, może niech tak zostanie, zobaczymy, później to będziemy coś kombinować, zmieniać. Na razie nie ma takich też problemów jeszcze z tym ruchem, bo zobaczcie, jest 92%, tu się tak naprawdę trochę korkuje, a tak to jest jeszcze jak cię mogę. Także myślę, że... Dobra, przechodźmy już do grania, bo chyba za dużo też gadam trochę. O wszystkim innym, tylko nie o rozgrywce samej. No dobra, jak widzicie, mamy 11 177 ludzi. Wbiliśmy w ogóle już poziom małego miasta. No i teraz będziemy szli na duże miasto, czyli 17 tysięcy ludzi musimy osiągnąć. Zróbmy sobie taki przegląd, czy nam czegoś brakuje. Myślę, że tutaj szczególnie z tymi śmieciami jest najlepiej. Stan przetwarzania śmieci. Ja bym przeniósł, bo zauważyłem, że można przenosić te spalarnie. I ja myślę, że jedną spalarnię stąd przeniosę. O, właśnie, przenieś. Przenieśmy może koło tego wysypiska. O, cyk. Bo wszystkie spalarnie umieściłem w jednym miejscu i nie wiem, czy to jest korzystne. Tu też być może wysypisko jakieś trzeba będzie postawić w pobliżu tego osiedla właśnie, gdzie jest większe zagęszczenie ludzi. Widzicie, dochody mamy dobre, no ale trochę brakuje nam ludzi znowu. Ja bym jeszcze może nastawiał gdzieś tu. Tu mamy dość dobrze ogarnięte wszystko, także tu na razie tych domków nastawiajmy może trochę jeszcze. Się wprowadzają. Mm,
ogóle zobaczmy wykształcenie, bo to jest dość ważne. Też jak widzicie, tak to wygląda póki co. 39% mamy niewykształconych, wykształconych, tak po podstawówce mamy 26%, po liceum 22%, po uniwerku już jest 13%. No dobra. Tu zobaczcie, są problemy z tymi śmieciami. Właśnie tak myślę, żeby gdzieś tu jeszcze im wysypisko chyba czepnąć. Ale myślę też, żeby zrobić taką tu drogę jeszcze. Jakby drugą, wiecie, drogę do tego sektora. Tutaj by nam pasowało chyba coś takiego czepnąć. Tak mi się wydaje. Ja bym może użył tu ronda, bo zauważyłem, że te ronda dość dobrze wpływają na ten ruch. Może czepnijmy coś takiego. I dajmy czteropasmówki od tego. Zwykłe czteropasmówki. Czyli w sensie małe drogi, nie? Ale czteropasmowe. Dajmy może tak. Dajmy może tak. O. A tu już damy tą, myślę, średnią drogę. Czteropasmową. Cyk, cyk, cyk. O, i przejdziemy sobie, zobaczcie, za mostek. No i myślę, że tak to rozegramy. Tu damy znowu czteropasmówkę, w sensie zwykłą, małą drogę. I w ten sposób połączymy to. O, tak. No. I teraz będziemy mieli, widzicie, objazd z drugiej strony. I tu już bym te małe czteropasmówki nastawiał też. Może zróbmy coś takiego. Albo nawet takiego jeszcze. Dobra. No. Tu jak widzicie, mamy w ogóle ten sektor rolniczy, czyli tutaj powinniśmy... Tu w zasadzie możemy ten przemysł rolniczy niby robić, ale ja chcę jeszcze zrobić objazd chyba do tej drogi. Do tej autostrady jeszcze, żeby był objazd. Autostrada. Zróbmy taki, żeby po prostu był, wiecie... W ramach autostrady, powiedzmy, tak jakby skręt tu. Oj. Coś takiego. O, widzicie? Żeby tu jakby stąd mogli sobie zawrócić niby. I tu im pociśniemy drogę. I to na razie nam, myślę, wystarczy ta zwykła czteropasmówka. O. No, czemu się nie chcesz połączyć? Tak? No może i tak. Dobra, tak połączmy. No jak widzicie, i tutaj będą mogli sobie skręcać elegancko. No, także tak to połączyliśmy. Zobaczmy natężenie ruchu. No cały czas jest 91%. I myślę, że ja teraz będę chciał zbudować w ogóle im... w końcu transport. Zajezdnię autobusową postawimy. Myślę, że zrobimy to tutaj. No bo póki co na razie nie ma komunikacji żadnej tej miejskiej, prawda? Także oni wykorzystują tam pełnię... No, w pełni wykorzystują jakby samochody po prostu, nie? Że stawiajmy zajezdnię autobusową. No i myślę, że sobie poprowadzimy pierwsze linie. Autobusowe. Dobra.
Także róbmy jedynkę tak zwaną, linię numer jeden. Tylko pomyślmy, jak my to chcemy zrobić. No dobra, jedynkę to chyba zrobimy taką, że po prostu... Skąd by startowała? No dobra, spod szpitala tutaj? Dobra, niech startuje tu spod szpitala. Chociaż nie, wiecie co? Nie, źle. Anulujmy. Ja bym jeszcze zrobił tu w sumie drogi... Właśnie tak jak mamy czteropasmówki. To jeszcze tu poróbmy. O, tutaj zrobimy skręt w ogóle. Dobra, i teraz utwórzmy nową linię. O, widzicie, tutaj spod szpitala, tu niech skręci w tą. Tu dajmy, powiedzmy, przystanek, nawet dalej trochę, o, tu dajmy drugi przystanek. Potem niech pojedzie, powiedzmy, tutaj nawet. Cyk. Zobaczcie, jak zaczynają być szczęśliwi, że robię im linię. No. O. Chyba, że może tak, żeby wjechał tu w osiedle. Dobra, to dajmy. Dobra, dajmy, niech wjedzie nawet. I może tak nawet dajmy jeszcze. Dobra, niech tak jedzie jedyneczka, powiedzmy. Potem tutaj, tędy, tędy, tędy. No i co? Gdzieś tu chyba musimy czepnąć przystanek. Cyk. Zobaczcie, jacy happy od razu wszyscy. Potem powiedzmy, tu niech się gdzieś przewali. Cyk. Tutaj. No, powiedzmy, że tutaj. Tutaj. Tu później niech wjedzie w to osiedle jeszcze. I powiedzmy, niech zajedzie, nie wiem. Tutaj. Też zrobi przystanek pod szpitalem. Zrobimy jeszcze im. Tym drugim. No i tu niech jadą na ten rejon przemysłowy. Oczywiście. Tylko pytanie, gdzie przystanek czepnąć. Dobra. Powiedzmy, że tak... połowie. Cyk. Dobra, niech wyjeżdża. I tu jeszcze pod, o, pod sektorem leśnym im zróbmy przystanek. Może nawet niech tu jeszcze tak wjedzie. O, kolejny. Pod spalarniami. O kurde, tu jest ślepa uliczka, nie zrobiłem drogi, szkoda. Dobra, to tu przy cmentarzu, powiedzmy. No i tu niech wraca chyba. Chociaż moment, bo musimy zakończyć linię, to ja muszę tędy pojechać. Żeby zamknąć linię, tylko tak, no tu przystanek to głupio. Dobra, tu jeszcze zróbmy przystanek, powiedzmy. Przy tym rejonie rolniczym. No i co, tu już cyk, cyk, cyk musi jechać. No i zakończamy, zobaczcie, i zakończamy linię. Mamy całą trasę, no. I tak sobie zaplanowaliśmy tutaj linię numer 1. No dobra. Tylko dajmy może te autopki, od razu ja dam, bo podstawią nam takie jakieś zwykłe, które tam pomieszczą mało ludzi. Ja dam od razu pojemność 60 osób, żeby wiecie, żeby jeden... autobusy piętrowe, czyli jeden autobus będzie mógł 60 pasażerów przewozić.
No bo raczej wiecie, raczej to się przyda. Jak tam ten ruch? 89%. No, jest w miarę ok. O, tu się trochę korkuje, ale jaja. No dobra. No i pora chyba troszeczkę robić tych dalej rejonów mieszkalnych, bo... No bo po prostu będzie nam brakowało ludzi. Dobra, dziabnijmy tutaj powiedzmy. I tu, jak widzicie, na razie stawiam jeszcze tutaj... No w tym rejonie cały czas trzepę ten... To małe zagęszczenie. No tutaj chyba im czepniemy duże jeszcze, nie? Tu zobaczcie, to wygląda apetycznie pod tą dużą zabudowę. No dobra, stawiajmy. Spuśćmy trochę szybciej ten czas. Ja bym zobaczył jeszcze, jak tutaj ze wszystkim zdrowie dobrze wygląda. Bezpieczeństwo pożarowe, ryzyko 34%, czyli jest niewielkie. Przestępstwa, dostępność więzień jest. Education. No tu jest tak, jest podstawówka, w miarę dobrze wypełnia. Chociaż ci nie mają podstawki. Dobra, tu im postawmy. Czy tu? Tu by się gdzieś podstawówkę przydało postawić. Dobra, cyk, postawmy podstawówkę. Liceum dobrze. Uniwersytet dobrze. No zobaczcie, już prawie 12 tysięcy ludzi mamy. Także nam się Łódź rozrasta. Rozrasta nam się Łódź. Zobaczymy. Kurde, odpaliliśmy tą pierwszą linię. Ciekaw jestem, jak idą te autopki. Czy... Zobaczmy może w panelu budżetu, jak to wygląda. No na razie mocno nierentowna jest ta linia, jak widzicie. Minus 800 tutaj euro czy czegoś. Dochód 135, wydatki 1017, no ale póki co, dopiero tą linię odpaliliśmy, zobaczymy, jak to wyjdzie w dłuższej perspektywie czasu. Aż zerknijmy przegląd linii, no 16 pasażerów na razie, no ale to świeżo odpalona linia, nie? Widzicie, już jeżdżą tutaj, tu już zobaczcie, 60 na 60 jest, tu zobaczcie w ogóle, bo tu są przystanki, tu zobaczcie, 370 osób na przystanku czeka. A, to jest to duże, widzicie, duże zagęszczenie, no tu jest gruby, tłusty przystanek, 370 osób, no to dużo autobusów jest potrzebne, żeby to rozładować, no ale wydaje mi się, że ta linia będzie się stawała rentowna, zobaczcie tutaj, te autobusy już po 60 osób jeździ nimi, no, 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 także tu ten pierwszy jedzie taki, 18 jest osób, a dalej widzicie, są takie pełne w miarę te autopki, także wydaje mi się, że będzie coraz więcej osób nim jeździło i linia będzie coraz bardziej rentowna. W ogóle zobaczcie, jak dochody skaczą. Być może też dzięki właśnie uruchomieniu tej komunikacji autobusowej, tak mi się wydaje. Tu bym właśnie, bo oni tutaj skarżą się na te śmieci. Ja tu muszę, kurde, gdzieś im zbudować. Może nawet tu gdzieś walnijmy to wysypisko. Tak mi się wydaje, wiecie? Dajmy tu czteropasmówkę, zwykłą czteropasmóweczkę. Taką troszeczkę tylko tutaj podciągnijmy, żebym ja sobie gdzieś tu zrobił drogę pod wysypisko moimi. Coś takiego nawet. Żebym ja gdzieś tu mógł to wysypisko wstawić. O, i proszę, i to wystarczy.
Proszę bardzo, cyk. I dajmy spalarni od razu. No, i teraz widzicie, to wysypisko będzie się tym rejonem zajmowało. Tylko oczywiście dociągnijmy wodę, bo prąd to oni tu będą mieć, bo... No bo jest blisko tych wiatraków, no, także widzicie, no mają prąd, nawet nie trzeba żadnej linii przeprowadzać. Jak tam z prądem właśnie? Produkcja 323 MW, no ładno mamy produkcję. Jak z wodą stoimy? Wodę też jeszcze zobaczcie, 262 metry sześcienne wykorzystujemy, a mamy zdolności na 360 tysięcy. Także jest spoko. Trochę mnie martwi, że tak bardzo tą rzekę zanieczyszczamy, no ale cóż zrobić. Jakieś oczyszczalnie to dopiero dalej będzie. To jest chyba... Zobaczmy, gdzie jest... A, stacja uzdatniania wody. To jest w dużym mieście, czyli jak bijemy te 17 koła ludzi, no to będziemy mogli... Oj, krematoria będziemy mogli sobie robić i będziemy mogli kupić kolejną działkę. Także spoko. Jak tam ruch? 92%. No widzicie, ten autobus mi się wydaje, że też może trochę rozładował, bo on wtedy, bo autobusy, no zresztą w ogóle wszystkie środki komunikacji sprawiają, że mniejszy jest ruch samochodowy. Nawet możecie sobie tu zobaczyć, jak wejdziecie w tą linię, przegląd linii. O, zaoszczędzone przejazdy samochodem 23%, widzicie? Czyli długość linii 15 km. No dobra, czyli chyba taka można powiedzieć odpowiednia ta linia. Zaraz zobaczmy jeszcze, jak ona tam w panelu budżetu wygląda. O, widzicie, już coraz bardziej rentowna jest. Już jest tylko minus 650. Także spoko. Myślę, że tu, że to wysypisko im postawiłem, tej dzielnicy, to też jest dobrze. No nadal brakuje trochę rejonów mieszkaniowych. No dobra, dziabnijmy jeszcze tu. Tu duże zagęszczenie. 12,5 tysiąca. Ja nie chcę się też tak za szybko, wiecie, tego wszystkiego stawiać, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku, że nagle, wiecie, mi się pół miasta zakorkuje, czy coś się stanie takiego dziwnego. Myślę, że ten sektor tu w miarę dobrze tak postawiłem. Ładnie on podbija tą demografię. Tu myślę, że pod ten sektor rolniczy sobie może zróbmy też drogi jakieś, żeby może tu coś to rolnictwo stawiać. Chociaż mnie to rolnictwo tyle przeraża, że zobaczcie, w tych budynkach rolniczych to w zasadzie oni potrzebują tych niewyedukowanych pracowników, nie? Innych nie potrzebują. A u mnie raczej w mieście jest taka tendencja, no że ci ludzie są coraz bardziej inteligentni wszyscy, nie? Coraz lepsze mają wykształcenie, więc myślę, że sektor rolniczy trochę tak średnio, no. Zobaczmy, jak to wygląda w tym leśnym, czy tu też są wszyscy bez szkoły, czy też są wszyscy bez szkoły w leśnym. Widzicie, jest zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych. Jedynie, więc... to jest lepsze, bo tutaj widzicie różnych, tutaj akurat potrzebuje niewykwalifikowanych, ale tutaj zobaczcie, już bierze na przykład wykształconych Nylos Galore, nie? Także no różne jest to zapotrzebowanie, ale myślę, że może ten sektor naftowy odpalimy i być może tutaj będą bardziej inteligentnych tych pracowników potrzebować i to jakoś wtedy ci ludzie stąd może tu będą jeździć do pracy. Tak sobie to trochę myślę, że tak zrobimy, tylko na razie zobaczcie, bo na razie są cały czas jest zapotrzebowanie na tych mieszkańców mimo wszystko największe. Więc cały czas stawiamy no, te sektory o dużym zagęszczeniu. Dobra, już weźmy to może całe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tam korki?
O, 94%. Zobaczcie, jak się fajnie rozładował ruch. Ciekawe, czy to przez te autobusy. Ale chyba tak. Tu się korkuje jedynie. No, ale tu są światła. Światła zawsze trochę spowalniają ten ruch. Tu jest, kurde, tu jest dwupasmówka zwykła. Chyba tak. Tu może bym czteropasmówkę walnął, byłoby lepiej trochę. Bo zobaczcie, tu jest zwykła, zdaje się, że zwykła dwupasmówka. Nie wiem, czy ja mógłbym tak przebudować, żeby tu, ale chyba by weszła. Po prostu zamiast dwupasmówki, czteropasmówkę tu samą pocisnął. O, tu na przykład, zobaczcie, tu jest kawałek czteropasmówki. Tu jest dobrze. Znaczy, z tych małych czteropasmówek, nie? Ale tutaj nawet mała czteropasmówka by na pewno rozładowała lepiej ten ruch. Ale czy to mi tak przeszkadza? Zobaczcie, czy w sumie nie korkuje się tak bardzo. Tu teraz się, kurczę, coś korki robią. Aha, bo niektórzy chcą tu skręcić. No dobra. Tu jest ładnie. No dobra, mam ponad 13 koła mieszkańców. Myślę, że chyba będziemy szli w ten sektor naftowy. Myślę, że to może być, wiecie, żyła złota dla nas. My mamy te dochody na poziomie gdzieś tutaj, widzicie, 7 tysięcy mniej więcej. I tak się trochę napalam właśnie na tą ropkę, żeby pójść w te tereny roponośne, że to nam da naprawdę dobrze zarobić. Może więcej bym zbudował tego sektoru handlowego. A tu może postawmy. Tu i tak nie ma miejsca na za bardzo coś innego, więc może postawmy te sektory handlowe. Chociaż tak przy samej tej wylotówce to też może... Może będą korkować, nie? Tu zbudujmy może dosłownie trochę tych handlowych. Jeszcze o tyle. Z tymi sektorami właśnie na razie myślę, że to zostawię. Myślę, że na razie nie będę tego wykorzystywał, bo i tak zobaczcie, mamy te miejsca pracy dla tych naszych ludzi. Bezrobocie wynosi 4%. Zobaczcie, dostępne miejsca pracy 7 tysięcy, a zatrudnieni pracownicy 6300. Także i tak mamy jakby nadpodaż mniej więcej 600 miejsc pracy. Także jest robota w mieście Łodzi. I myślę, że na razie ten skwer i tą dzielnicę Borów chyba oleje, wiecie? Chyba oleje to. Bo oni nie tworzą miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Jeśli już tu bardziej mi się opłaciło rozwijać to, ten przemysł ogólny, póki co, bądź tu może będzie dla wykwalifikowanych właśnie. O, zobaczcie, jak skoczyły teraz dochody. Dobra, myślę, że możemy powoli myśleć o pójściu pod ten sektor, żeby to zacząć wydobywać tą ropę. Jak tam z ruchem? 89%. Teraz coś spadło. No tu się zaczyna, ta się zaczyna korkować droga. Dobra. Spróbujmy tutaj coś wykombinować. Zróbmy. Na pewno musimy. Zrobić przecięcie. Tylko czy autostradą to zrobić to przecięcie, no bo...
Ja bym chciał, żeby to dwie strony działało. Chociaż tu mają, w razie czego mógłbym sobie zawrócić. Dobra, to zróbmy taki zjazd po prostu, o, coś takiego. W ramach autostrady. Gdzie widzicie, ci co jadą tu, że będą mogli tu se skręcić. I tu myślę, że puścimy tą drogę po prostu już do kolejnego sektora. Tylko się zastanawiam właśnie, czy to budować tak jak budowałem do tej pory, czteropasmówkę. Bo jak widzicie, to po tym średnim natężeniu ruch zaspokaja, czy jednak walnąć może sześciopasmówkę. To jest wyższa prędkość i widzicie, obsługuje ruch o dużym natężeniu. Możemy walnąć sześciopasmówkę, się zastanawiam trochę. Dobra, pociśnijmy może kawałeczek tej sześciopasmówki chociaż, bo tu faktycznie może być ruch dość spory. Żeby to, wiecie, rozładowywało. O, zobaczcie, jak sześciopasmóweczka wygląda. Czyli mamy trzy pasy w jedną stronę i trzy pasy w drugą stronę. I myślę, że teraz przejdziemy już na czteropasmową drogę, którą pociągniemy może nawet do... Albo nie, wiecie co? Zróbmy coś takiego. Dajmy czteropasmówkę. Tu już dajmy nawet zwykłą czteropasmową. Cyk. Czyli tylko jakby, żeby przy tym wylocie, widzicie, to się odkorkowywało wszystko. No i tu damy drogi, już zobaczcie, w ten sektor naftowy. Cyk. Musimy jakąś taką centralną tu zrobić drogę, o, powiedzmy tak. Tak. No i teraz już sobie elegancko będziemy robili dróżki, zobaczcie, cyk. Żeby te budynki pod wydobycie tej ropy tutaj stawiać. No już się powiem wam szczerze, że nie mogę doczekać, kiedy się tej ropy naftowej dokopiemy. Co tutaj z tego wszystkiego wyjdzie? Ale mam nadzieję, że wyjdzie bogactwo. Że wyjdzie bogactwo, mam nadzieję. Dobra, może starczy. Albo jeszcze, dobra, jeszcze jedną. Cyk. No dobra, tyle wystarczy. I co? No i musimy dostarczyć oczywiście wodę. Ciach. 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 Żeby cały tutaj ten sektor, gdzie będziemy stawiać budynki pod ropę naftową, miał dostęp do wody i do ścieków. No i elektryczność to by też będziemy musieli dostawić. Tylko ja jeszcze myślę, że tu jeszcze gdzieś, kurczę, jakieś osiedle może coś zrobimy, coś wymyślimy. Tak się zastanawiam jeszcze. Dobra, na razie niech tu coś komuś hałas przeszkadza, z tego co widzę. Mieszkańcy chorują. No musi być trochę hałas, bo tu rejony handlowe są naprzeciwko, więc to generuje hałas generalnie. Właśnie zobaczmy, jak wygląda hałas, bo to tak... O, no jest trochę hałasu. Bo to tak... No tu to mało jest. Zobaczcie, w tym, tu to elegancko ma, eleganckie warunki życia mają tutaj. Tu w ogóle prawie, zobaczcie, malutki hałas jest.
tu już jest większy. Rejonie rolniczym, no tych wiatraków, wiadomo, no tu, bo tu są te rejony handlowe, widzicie, o dużym zagęszczeniu. To generuje hałas, faktycznie zajezdnia tutaj też generuje jakiś hałas. Tu znowu nie ma hałasu, tu są dobre miejsca jeszcze pod wychodzi na to, pod mieszkania. Biura nie generują hałasu. To też, kurde, właśnie ciekawa wskazówka. Dobra, chcę, żeby już się ta noc skończyła, bo słabo tu widzę, kurde, tą drogę. A musimy to jakoś sobie podzielić ładnie. No ale zobaczcie, już, no już dość sporo zagospodarowaliśmy tutaj tej mapy. No przy, jak dojdziemy do tych 17 tysięcy, to będziemy mogli dalej sobie jeszcze to dokupić kolejny skrawek ziemi, ale no, musicie przyznać, że już łódź się nam tutaj ładnie rozrosła. Wyszliśmy za rzekę, postawiliśmy ten, widzicie, sektor zagęszczony, o dużym zagęszczeniu. No i zbliżamy się do 14 tysięcy ludzi. Może co drugi byśmy zrobili jakiś zjazd tą sześciopasmówką, właśnie tak się zastanawiam. Czy jedna wystarczy na razie? Czy otworzyć po prostu miejsca pracy, czy tu jeszcze... Myślałem, wiecie, żeby tu jeszcze zbudować sektor domków jeden. Tylko trochę się boję, że jak znowu walnę duże zagęszczenie, to już będzie... Chorują, zobaczcie. Tu nie chcą za bardzo mieszkać, bo mają hałas, wiecie? Są za blisko tego, kurde, całego centrum handlowego. Mają przez ulicę, im to nie pasuje. No co ja im poradzę, no? Nic nie wykombinujemy. Dobra, o, zobaczcie, dochody skoczyły do 15 koła papieru. Tak, zobaczcie, bo się zbliżamy z tą wodą. Może korzystając z okazji, jeszcze sobie zróbmy stację wodociągową. Cyk. O, widzicie, mamy 480 i jeszcze jedną rurę ściekową zróbmy. Cyk. No i teraz mamy już, będziemy mieć i ścieki, i wodę na 480 tysięcy metrów sześciennych, także starczy nam na jeszcze długi okres czasu. Dobra, wiecie co, tu ja bym zrobił, zróbmy tą czteropasmówkę, tak, tu ja bym zrobił jakiś sektor mieszkaniowy, tak mi się wydaje, drogę do sektora mieszkaniowego jeszcze, gdzie bnijmy, o, powiedzmy tak. Tak, 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 tak. Coś takiego. I tu ja bym jeszcze zrobił jakieś mieszkania. Cyk. Cyk. I ciach.
Tu jakoś trzeba będzie dojazd ogarnąć też później z tego sektora, ale dobra, na razie może niech będzie tak jak tego, że tutaj, tu mamy tą sześciopasmówkę, to może ona, wiecie, ogarnie początkowo wyjazd tutaj z tego osiedla i tak dalej, no zobaczymy. Najpierw zacznijmy w ogóle od infrastruktury całej, czyli tak, podstawóweczkę, o, tutaj dziabnijmy, podstawówę, liceum, nam tory trochę przeszkadzają, dobra, tu może gdzieś czepnijmy liceum. Cyk. I co? Na razie może to starczy, nie? Jeśli chodzi o edukację, uniwerku tu już może nie będziemy na razie stawiać. Zbudujmy oczywiście komisariat, remizę. No i jakiś park. Przynajmniej mały park. O, cyk. No i co? Wodę musimy rozprowadzić w całym tym rewirze. Pociągnijmy, no i tu musimy jeszcze, zobaczcie, doprowadzić. O, trochę pogmatwaliśmy to wszystko, ale dobra, ważne, żeby była woda po prostu na tym terenie. No i musimy tutaj też prąd dociągnąć, nie? Myślę, że sobie dziabniemy jakoś tak tego druta. Cyk. Oj, tu pociągnijmy przez ten sposób może. No i co? I tu dziabnijmy chyba wysokie zagęszczenie. Proszę bardzo. I teraz wyciągając wnioski, że hałas im przeszkadza, to może tutaj zbudujemy sektor handlowy o dużym zagęszczeniu. Chociaż to i tak będzie, czy tu? No chociaż to i tak jest trochę nie do uniknięcia, żeby im to przeszkadzało. Ale dobra, musimy gdzieś postawić, postawmy tak. Tu postawmy też domki. I tu też domki. Tu w środku jeszcze zobaczymy. Tu też postawmy, powiedzmy, handlowo o dużym zagęszczeniu. Tak to rozwiążemy na razie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzicie, zapotrzebowanie na mieszkania nam dramatycznie spada od razu. Mamy 14,5 koła ludzi już. Jak tam ruch uliczny wygląda? 91% cały czas. No tu się osiedlają, zobaczcie, przyjeżdżają ludzie. Ale na razie jest w porządku. Na razie jest w porządku jeszcze, nie? Ale to się pewnie wszystko pogorszy. Ja bym chciał, żeby oni tutaj pracowali przy tej ropie naftowej, także im chyba stworzę miejsca pracy, tym bardziej, że zaczyna się zapotrzebowanie na te sektory przemysłowe, także moi mili, zaczynamy. Ja sobie sprawdzę, 44 minuty nagrywam, no i idealnie, zaczynamy produkcję ropy naftowej. Cyk. Oj, po drugiej stronie jeszcze. Trzepnijmy. Pierwsze sektory roponośne. No i liczę, że ci stąd tu będą jeździć do roboty. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Bo nieraz jest tak, wiecie, że oni kurde jeżdżą gdzie indziej.
kurde, coś się zaczyna korkować, już widzę. Ale na razie jeszcze jest spoko. Na razie jeszcze jest spoko. Zobaczyłem, 88%, to nie ma jeszcze takiego dramatu. Już dobijamy powoli do 15 koła ludzi. Zaraz powinniśmy osiągnąć ten poziom. W ogóle dajcie znać, jak myślicie dalej. O, zapomniałem, że tam nie ma prądu. Bo wodę doprowadziłem, ale prądu nie dociągnęliśmy. Dobra, to cyk. Cyk. I cyk. No i macie już prąd, moi mili. Ale śpimy na pieniądzach teraz, zobaczcie. 400 tysięcy mamy ponad gotówki. Nie wiem, czy nie odpalić drugiej linii autobusowej, może takiej, żeby tu jeździła też i właśnie do tego sektoru może roponośnego. Tak zwaną dwójkę byśmy odpalili. No ale musicie przyznać, że już to fajnie się rozwija, zobaczcie. Zobaczcie, jak pompują ropkę. No tu na razie jeszcze taki, zobaczcie, zwykłych zatrudniają. Jeszcze to jest takie nie... O, coś się pali. Budynek płonie, nie. Ale już jadą ekipy. Strażacy. Dobrze, gasić. No, tutaj widzicie, trzeba uważać. Ale mi się wydaje, że te budynki się będą może rozwijać, że wiecie, że będą potrzebować bardziej wykształconych. O tak, zobaczcie, tutaj chyba 14, widzicie? Potrzebują bardziej wykształconych i nawet dobrze wykształconych, czyli nawet po liceum potrzebują. No, tak myślałem, że może właśnie ropa, no tu też w sumie, zobaczcie, tych i tych potrzebują. Tak myślałem, że może tutaj będą potrzebowali bardziej wykształconych, no bo o, tu nie mają prądu, czemu? Mieli przecież. Produkcja, coś jest... Dobra, wiecie co, musimy dostawić tu wiatraku, bo już widzę, że coś zaczyna być lipka. To dostawmy, mamy dużo siana, także to nie powinno stanowić dla nas problemu. Proszę bardzo. Teraz powinien być prąd wszędzie. Jest, zobaczcie, widzicie? Zostawiliśmy wiatraków, jest fajnie. Tu się coś w budynek nie świecił, nie wie czemu. Ale zobaczcie, ile ludzi tu mieszka. No w tym dużym zagęszczeniu jednak dużo ludzi mieszka. W tym brakuje pracowników trochę. No jest zapotrzebowanie na te rejony przemysłowe. Także myślę, że jak już poszliśmy w tą ropę, to idźmy. To idźmy w ropę. Już poszliśmy w ropę, to idźmy w ropę. Także myślę, że tutaj te roponośne zakłady pracy, roponośne miejsca dadzą nam dużo cashu, bo zostaniemy po prostu królami nafty. Królami nafty niczym Rockefeller. Niczym Rockefeller będziemy królami przemysłu naftowego. Taki jest mój plan. Taki jest mój plan na Łódź. No zobaczcie, tu już jakieś problemy. A, ci gdzieś śmieci nikt nie wywozi im. Dobra, to też musimy im, kurde, widzicie, tymi śmieciami głupimi jest zawsze problem. Tu może, kurde, gdzieś im drogę do śmieci zrobimy? Czy tu znowu? Dobra, tu im zróbmy. Dalej gdzieś, o, cyk. Nie wiem, tu gdzieś wysypisko muszę im postawić, żeby ogarniało im te śmieci. O, tak powiedzmy. I dajmy spalarnię od razu. Tu jeszcze najwyżej jeden sektor domków postawimy, albo nie wiem, może sektor biurowy im postawię.
bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, znajdą robotę w tym sektorze naftowym. Może tu byśmy jeszcze gdzieś sektor biurowy postawili? Albo tu? Tu nie ma dużych korków, to może tu bym sektor biurowy postawił jeszcze. Wiecie, dla tych intelektualistów, żeby były miejsca pracy, bo zobaczcie, jak to wygląda u mnie z edukacją. Mamy 21% mieszkańców bardzo dobrze wykształconych, czyli po uniwerku. Więc wiecie, oni mogą właśnie w tych sektorach biurowych robić, a ich mam bardzo mało. Dobra, to może im zróbmy. A może tu? Dobra, tu dostawmy trochę biur jeszcze. A i tu dostawmy. Dobra, coś takiego zróbmy. Kurde, płonie znowu budynek kolejny. Coś chyba nasi strażacy nie ogarniają sytuacji, bo coś za dużo tych pożarów się robi. Mimo, że ryzyko niby jest niskie. Myślę, że może... mieć nawozy. Ile tu jest? 6. Dobra, może postawmy stację. Cyk. Stację straży pożarnej, nie? Bo do tej pory tego nie mieliśmy nigdzie. To tutaj postawiłem teraz. Myślę, że to poprawi to bezpieczeństwo pożarowe. Tu jeszcze może gdzieś bym, kurde, im postawił kolejną. Chociaż stację im stawiać. Jest dość drogie w utrzymaniu. A dobra, falnijmy im jeszcze tu. No, cieszyć się. Tu znowu problemy ze śmieciami. Przecież kurde wam wysypisko tu zrobiłem. Zobaczcie, jak ta sześciopasmówka ładnie wygląda. No zobaczcie, ale po sześciopasmówce dobry ruch jest. Kurde, no nie. Teraz nam się, zobaczcie, teraz nam się zakorkowało tłusto. No to już widzę, że w kolejnym odcinku będziemy ogarniać temat korków. Zobaczcie też, jakie problemy ze śmieciami nagle wybuchły. Coś tu umierają. Potrzebny transport z Marego. A my jeszcze z cmentarza chyba tu nie mamy dla nich, czy nie, tu jest cmentarz. No co, o co chodzi? Brakuje, widzicie? Brakuje i cmentarzy. Jeszcze jeden cmentarz tu postawić? Czy tu bardziej może? Dobra, tu jeszcze im postawmy cmentarz. Kurde, nie może tak być. Tu coś jest problem. No, teraz nam się nawarstwiły problemy, ale myślę, że tu będziemy musieli jakąś ogarnąć, widzicie, drogę. No bo nie możemy mieć ruchu drogowego na poziomie 80%, nie? To jest trochę lipa. Tu się za bardzo korkuje. Musimy tu drugą drogę chyba zrobić. I chyba zrobimy, no. Jak to rozegrać? Czy czteropasmówkę, czy też, kurde, sześcio? Sześcio może zacznijmy, nie? Może wyciągnijmy dobre duże drogi. Może zacznijmy od sześcio też, tu. Cyk, cyk, cyk. Nawet taką, kurde, trochę. Wiecie, żeby trochę wyjazdu chociaż tu było. Cyk.
później pójdźmy już może w małą drogę, nawet czteropasmową. Stąd już coś takiego. Co tu jest za problem? Czemu tu... Aha, tu stoi. Tu coś stoi. Widzicie? Ja nie bardzo widzę, jak jest ta noc. No i coś tu źle już postawiłem. Przyspieszmy ten czas, bo już chcę, żeby był dzień. Dobra. A, tu jest ta spalarnia. Ale dobra, to możemy, wiecie co, możemy nawet dać jeszcze kawałek. Dobra, dajmy jeszcze kawałek tej sześciopasmówki. O, cyk, cyk, cyk. Coś takiego, powiedzmy. I tu dajmy tą czteropasmówkę. O. Proszę bardzo. Cyk, i mają objazd. No. I to powinno rozładować ruch teraz. O ile będą tędy jeździć, no powinni jeździć tędy też. Nie wiem, czy ja dobrze kminię, czy ci mogą prosto pojechać, ale chyba mogą. Nie, no mają prosto, mogą prosto pojechać. Ale tylko jedną drogę mają prosto. No ale zawsze coś. 82%. No to chyba trochę... O, dobra. Pojawia się pierwszy ruch tędy. Myślę, że w dłuższym terminie to trochę tutaj ten ruch rozładuje, ale myślę też, że linię jakąś autobusową tutaj jeszcze ogarniemy. Dobra, mamy 17 tysięcy prawie, także dobijamy do dużego miasta. Nagrywam prawie 57 minut. Dobra, wiecie co? To myślę, że w tym momencie zakończę ten odcinek, a kolejny sobie zaczniemy od wbicia tego dużego miasta. Także trzymajcie się, do następnego, no i cześć!